Dziś będzie o różnych dziwakach i dziwactwach, w jakie obfitował Paryż ten przedwojenny i powojenny. Otóż pewnego lipcowego popołudnia znalazłem się na niesamowicie zatłoczonej stacji metra. Zaduch był okropny. W pewnym momencie w tłumie zauważyłem jakiegoś niegomościa w długich butach z cholewami, odzianego w kożuch, gruby, liście syberyjski kożuch. Zdumiał mnie ten widok niepomiernie, a jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, że właściwie tłum przechodzi koło niego obojętnie, nikt na niego nie zwraca żadnej uwagi. Kiedy po paru dniach w rozmowie z Antoniuszem Szalockim, naszym kompozytorem, mieszkającym od dawna w Paryżu, zwierzyłem się z tej obserwacji, pan Antoni się roześmiał i powiedział, proszę pana, panie kolego, tu zawsze tak był." Otóż przed wojną paru muzyków naszych w Paryżu założyło się, że jeżeli jeden z nich wymyśli coś takiego, co zwróci uwagę przechodniów, dostanie butelkę szampana. Na ochotnika z się właśnie szołowski W umówionym miejscu po paru dniach pojawił się na polach marsowych. Ubrany był następująco. Na boskich nogach trampki, shorty do kolan Koszule w kwiaty fantazyjnie upięte w kocharnę pod szyją, na to wszystko w czarny frak, na głowie biała, amerykańska panamka, a na ramieniu, na długim kiju, siatka na motyle. I co? I nic. Przegrał zakład. Podobnie było z Raymondem Duncan, bratem słynnej tancerki Izadori. Duncan miał akademię na linii Sen który czasami się wynurzał na ulicę, by pogawędzić z tamtejszymi przekupkami. Chodził tak między straganami, nie zwracając na siebie żadnej uwagi. Poza mną oczywiście. Ubrany był następująco. Długa, biała, grecka chlamida, na bosych nogach sandały, długie, siwe włosy, spinała jakaś mm, złota opaska. I nic. Podobnie było z kroszardami, włóczęgami paryskimi, którzy, odziani w jakieś niesamowite lachmany z butelką wina w kieszeni, potrafili sobie nieraz uczyć drzemkę na środku chodnika. Ofiarą tej paryskiej obojętności, jakże często padali zagraniczni młodzi artyści, którzy tu przybywali w poszukiwaniu rozgłosu. Po latach kolotania do różnych instytucji. W załatwianiu różnych wizyt znikali z horyzontu, tonąc w oceanie obojętności.